Witajcie, to znowu ja, Lelek. Witam was już w swoim kolejnym let's playu. Jest to pierwszy odcinek z serii Black Mesa. Tak trochę niespodziewanie po tym, jak znalazłem spolszczenie do tego. No, już właśnie dawno miałem zrobić z tego let's playa, tylko że właśnie czekałem na jakieś spolszczenie. I tak, jeśli nie wiecie, jak zainstalować Black Mesa, Black Mesa jest całkowicie darmowa. Jeśli nie wiecie, jak ją zainstalować, jest też u mnie na kanale filmik. Tam mówię wszystko, jak zainstalować, jak sobie spolszczyć. I tak, czym jest Black Mesa? Black Mesa to jest remake oryginalnego Half-Life'a. Wszystko zostało przeniesione na silnik Source i zrobione tak, żeby wyciągnąć jak największe możliwości z tego silnika. No i prace nad tym modem trwały od roku 2004 do roku 2012. Właściwie w dalszym ciągu jeszcze trwają, bo nie ma ostatniego poziomu jeszcze zrobionego. Jak wyjdzie oczywiście ten dodatkowy poziom, to czego brakuje, to oczywiście też nagram z tego. Tak, co by jeszcze powiedzieć? Ja no myślę, że zaczniemy, bo tutaj na razie będzie dużo takiego, będziemy sobie tylko jechać i w zasadzie tylko oglądać otoczenie, także będzie jeszcze czas, żeby pogadać. Tylko tak, grać będę na poziomie trudnym. Wcześniej grałem w to tylko na poziomie normalnym, teraz gram pierwszy raz na trudnym. Gram na najwyższych możliwych ustawieniach. Także no będzie to w miarę ładnie wyglądać, myślę. Co tu jeszcze? A, są też tu osiągnięcia zrobione. Na razie takie tylko tutaj, nie ma ich jeszcze na Steamie, ale jest też to w planach wydawców, z tego co czytałem, tego moda, żeby były też osiągnięcia na Steamie. Także dobra, przechodzimy do samej gry. Ja tu tych ekranów, co jest wczytywanie, nie będę zostawiał w tych filmiku, nie będę ich nagrywał, bo to takie mi się wydaje trochę bez sensu jest. Będę je po prostu wycinał samo to właśnie, jak piszę wczytywanie, żeby te filmik nie trwały przez to nie wiadomo ile dłużej. No tak. Dobra, niech nam się wczyta. Bardzo fajna muzyka jest tutaj. Zresztą tak jak w pierwszym Half-Life'ie. Jak widzimy, jedziemy sobie wagonikiem. Zupełnie tak jak w pierwszym Half-Life'ie. Wszystko w tym modzie zostało... wszystko w tym modzie zostało zrobione tak, żeby... było to idealne praktycznie odwzorowanie Half-Life'a jedynki. Chociaż poziomy zostały stworzone całkowicie od zera. Z tego co czytałem, nie wykorzystano nic z oryginalnego kodu Half-Life'a. Tylko wszystko zostało zrobione od zera. Także... no naprawdę postarali się moim zdaniem bardzo... bardzo mi się podoba to. Wszystkie ścieżki dialogowe zostały nagrane od zera. Wszystkie grafiki, modele broni i tak dalej. Wszystko zostało stworzone od zera. Naprawdę bardzo się postarali moim zdaniem twórcy tego. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. A, ja tam mówiłem, że
wszystko zostało odwzorowane idealnie, znaczy prawie idealnie. Niektóre poziomy z tego co czytałem zostały skrócone trochę, bo niektóre były bardzo długie. I tak tam było napisane, że były nużące po prostu. I dlatego postanowiono je trochę skrócić. Ja wam powiem szczerze, że nie liczyłem ile czasu w to grałem. Jak to przechodziłem pierwszy raz. No ja tylko raz w to grałem. Tak jak mówiłem, na poziomie normalnym, na trudnym nigdy nie grałem w to. Ale myślę, że dam sobie jakoś radę. Widzimy, tu leży jakaś gazeta. Prawda, jest fajne. Te rączki są takie do tego. No tego na pewno nie było w Half-Life'ie pierwszym, z tego co pamiętam. Nie wiem, co ile czasu w to grałem, ale na pewno dosyć długo. Także jest to dosyć długie. Podobnie jak pierwszy Half-Life. Też był bardzo długi. Widzimy helikopter. Muzykę można, soundtracka do Black Mesa można sobie ściągnąć za darmo ze strony, z oficjalnej strony Black Mesa. Tam w tym poradniku jest też podany link do oficjalnej strony. Niestety jest właśnie na tej stronie kiepskiej jakości ten soundtrack, bo to jest MP3 128 kilobitów na sekundę, tylko bitrate. Nie wiem, chyba nie zostało udostępnione w lepszej jakości. Chociaż szkoda, mogło być to chociaż MP3 320. Najlepiej we flacu by było, no ale nie wiem jak to jest z tym soundtrackiem. Nie wiem, czy będzie może w przyszłości w lepszej jakości udostępnione, nie wiem, nie mam. Nie mam pojęcia, bo nie sprawdzałem tego. Jedziemy sobie dalej. Widzicie, światła nam się zapalają jak jedziemy. No, jak widzimy, spolszczenie nie jest idealne, jednak są w nim błędy. Nie grałem jeszcze z tym spolszczeniem nigdy, także nie wiem jakiej ono jest jakości. Tam tylko w tym poradniku jest parę screenów, to włączyłem tylko tak, żeby zrobić screeny. I tyle. No jak widzimy nie jest idealne. Ale jeśli ktoś nie zna angielskiego, no to chyba lepiej dla niego takie spolszczenie niż żadne. Bo jeśli ktoś słabo zna angielski. Naprawdę, bardzo fajna jest muzyka. If you
you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Czy to pracowało nad tym modem chyba coś koło 40 osób, z tego co tam czytałem? Czy tam się zmieniał skład tego zespołu? Co jakiś czas pracujący nad tym modem, ale coś tak chyba wczytałem. O, i tu jest. Tu właśnie, gdzie dojeżdżamy do końca naszej przejażdżki. Dojeżdżamy do celu. Czekamy, aż nam otworzy drzwi. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Musimy teraz iść za nim, aż nas tu, żeby nam otworzył drzwi. It's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Idziemy dalej. Aw, man, you cut the ponytail. Sell out. Widzimy duże zabezpieczenia. O, to też brakuje. Nie przetłumaczę, czy jest jedna litera źle. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Tak, jak widzicie, tutaj jeśli graliście, jeśli nie graliście w Half-Life'a, to nie wiecie właśnie, o co tu chodzi. Naprawdę tu już zaczynają mieć jakieś problemy. Jakieś rzeczy się zaczynają dziać takie. No zaraz zobaczycie. Dużo tu właśnie prowadzą rozmów i tak dalej, także. Dużo właśnie rozmów pomiędzy tymi naukowcami to zostało nagranych, takich pobocznych. Możemy sobie tu chodzić. Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. The sample was just sent down to the test chamber. Tak, możemy sobie tu chodzić, po wszystkim rozmawiać. Czy jak podchodzimy do nich, oni się do nas odzywają, także jest interakcja właśnie z nimi. Tędy chyba nie powinniśmy. Tędy. Jeśli graliście w Half-Life albo w Half-Life 2, to ten facet po lewej z steczką, wiecie kto to jest zapewne. Jeśli nie graliście, no to a na razie nie będę wspominał, kto to jest. Możemy tu wejść. Ci rozmawiają właśnie o czymś, jakichś obliczeniach czy czymś. Dobra, idziemy już tam, gdzie mamy iść. Ale zaraz, tu mi się zawsze się mylę. Nie, on nas tu nie wpuści, to nie tędy. Tak, on tędy nas nie wpuści. Musimy iść po kombinezon. Idziemy tędy. I tak. W którą stronę mamy iść? Na tych napisach o tych... Tak, tędy. Te zielone... Te kolorowe, znaczy te paski na ścianach, one nam wskazują, gdzie mamy iść. Tam nie przeczytałem akurat. To możemy zrobić coś takiego. Zaraz. Spaliliśmy coś?
Yeah, you best make like an atom and split. Możemy sobie chyba napój wziąć. O, tak samo jak było właśnie w pierwszym Half-Life'ie. Możemy wziąć puszkę. Te puszki... dobra. Te puszki później nam dodają, jak wyciągniemy z automatu jedną puszkę i ją wypijemy, ona dodaje chyba jeden zdrówka. Jedną jednostkę zdrówka. O, musimy sobie właśnie założyć ten kombinezon. Ten skrót HEV to jest Hazardous Environment. Nie pamiętam dokładnie co to znaczy, ale coś takiego właśnie, Hazardous Environment, coś tam. Czyli niebezpieczne środowisko, coś takiego. Tu możemy sobie doładować pancerz. Akurat mamy... te są rozładowane, te ładowarki do tego. Tutaj, jak widzicie, na tych szafkach są imiona. To są imiona... no tutaj jest jako, że pracowników i tych naukowców różnych. To są imiona tych ludzi, którzy pracowali właśnie nad... o, Montero to jest chyba ten główny właśnie, który zarządzał całą produkcją, całym tworzeniem właśnie tego moda. To są właśnie ich imiona, czy nazwiska tych ludzi, którzy pracowali właśnie nad tym modem. Tak samo było, z tego co pamiętam, chyba w pierwszym Half-Life'ie. To były nazwiska właśnie tych pracowników Valve, którzy pracowali nad pierwszym Half-Life'em. To jest nasza szafka. Tu mamy doładowany właśnie energia do tego kombinezonu pancerza. Mamy, możemy sobie teraz przybliżyć. Mamy tutaj dyplom dla właśnie Gordona Freemana, bo on się tak nazywa, ten nasz bohater. Tu mamy jakieś zdjęcie. Tutaj siedzi w tym. To chyba można, tu można sobie to włączyć, na przykład o suszenie rąk. Możemy mu podać chyba ten papier toaletowy. Z tego co pamiętam, to chyba... oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. O. Takie są tu właśnie te. Jest chyba nawet osiągnięcie w związku z tym papierem toaletowym, z tego co pamiętam. Ja już tu mam część zaliczonych tych osiągnięć. Zaraz możemy zobaczyć nawet. O, pomoc w potrzebie. Podaj papier toaletowy naukowcowi w potrzebie. No właśnie. Dobra, idziemy już tam, gdzie mam iść. Wychodzimy stąd. Tam ci też rozmawiają. Idziemy sobie dalej. Tutaj. Jakbyśmy nie mieli kombinezonu, on by nas tu nie wpuścił. Dobra, idziemy. Wchodzimy sobie do windy i jedziemy na dół. Tutaj będziemy musieli przeprowadzić test. O tym teście właśnie będzie też... tu widzimy, też mają problemy już. O tym teście będzie też... gdyby nie ten test i to, co się tu stanie, nie byłoby Half-Life'a 2. Tego... tych wydarzeń, które mają miejsce w Half-Life'ie 2. To jakby zapoczątkuje cały ten ciąg wydarzeń. Właśnie od tego wszystkiego się, wszystko się zaczęło. Idziemy dalej. O. To jest właśnie dr Isaac Kleiner, jeśli ktoś grał w Half-Life 2.
bit of a gamble, but we needed the extra resolution. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Come on, then. I'll walk you down. Eli has been busy making last-minute preparations for the new experiment. Greetings, Eli. Any ideas on the origin morning, of the new sample? I trust this morning finds you well. Of course. Gordon, good morning. Eli, a też znamy z Half-Life 2. These last-minute changes, they're a bit strange to just... Oh, it's about to go critical. What in the blazes is going on with our equipment? It was never meant to do this in the first place. It's nothing we can't handle ourselves, Eli. Run along, Gordon. We'll be but a moment. No, musimy ich tu zostawić. Idziemy dalej. Musimy przywołać sobie windę. Zjeżdżamy na dół. By Becquerel's ghost! The radiation level is off the charts. Tak, to możemy też i sobie posłuchać, o czym oni rozmawiają. A, dobra, nie będę, bo to jest... nie ma związku raczej z fabułą. Idziemy dalej. Oh, there you are. Everybody's been looking for you, hombre. Oh, here he is. I'm afraid we'll be deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. No, no. As long as we follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. I just don't think Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Wchodzimy teraz do środka. Testing. Everything seems to be in order. All right, Gordon. Your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can bring the anti-mass spectrometer to 80% and hold it there until the carrier arrives. Wchodzimy po drabinie. Musimy tu wcisnąć ten przycisk. No właśnie. Możemy już zejść na dół. Probably not a problem, but I'm
No widzicie już, co się dzieje, nie tak? O, właśnie. Tutaj przyjedzie ta próbka. I będziemy ją tu musieli wepchnąć. Dobra, wpychamy tą próbkę. Teraz odsuwamy. Musimy się uważać na te promienie. Jak widzicie, nie poszło tak, jak chcieli. To były Vortiganty, tak się chyba nie mówi. No, jak widzieliście. Tak, to będzie tyle w tym odcinku. Następny odcinek ukaże się w niedzielę. Następny odcinek ukaże się w najbliższą niedzielę. Jak widzieliście, doszło do tej kaskady rezonansowej, o której mówili. Która miała się nie wydarzyć, ale jednak się wydarzyła. No i tak, no to byłoby w tyle w tym odcinku. W następnym będzie już trochę więcej akcji, trochę więcej się będzie działo. Będziemy już tam walczyć, także do usłyszenia w kolejnym odcinku.